Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, wróciłem po 3 dniach jazdy. Wnioski z tej całej wyprawy. No więc tak, przejechałem, nie wiem czy widać, 960 km tam z hakiem. Spalone około 70 litrów paliwa, w związku z czym wychodzi na to, że przy spokojnej jeździe tym dyliżansem, no to powiedzmy można w granicach 7 litrów na 100 km uzyskać, co chyba nie jest złe. Natomiast no nie jest to demon prędkości, delikatnie mówiąc, to 2,4 diesel wolno sący. No i tak, tu w tym sprzęcie, no on był pierwotnie dostawczakiem, w związku z czym setup, napęd, silnik plus skrzynia, to jest 2,4 diesel plus skrzynia pięciobiegowa, taka typowo dostawcza. I poprzedni właściciel, czy tam jeszcze poprzedni, któryś z poprzednich właścicieli, rozleciała mu się ta skrzynia. No i zrobił remont tej skrzyni, wymienił wszystkie 4 biegi na nowe, w takie jakie były, czyli zostawił, jeśli były dobre, ale piątkę dał najdłuższą, jaka była możliwa. W związku z czym to powoduje, że jak się jedzie no, jakąś tam krajówką czy czymś takim na piątce, te 90-100, to obroty są niskie i ogólnie mało pali, dynamika wtedy jest żadna, ale jest na trasę jest wygodny. Słuchajcie, pierwsze 2 biegi to w zasadzie jedynka do ruszania, dwójka tak do 40, trójka tak no do 70 może, po czym czwórka i piątka w zasadzie są podobna dynamika, czyli prawie żadna. Aczkolwiek jakoś tam się napędza mimo wszystko na tych ostatnich biegach. Wniosek jest taki, że na trasy to jest całkiem niezłe, muszę wam przyznać, zestrojenie. No zakładając oczywiście, że nie planujemy jeździć autostradami z prędkościami autostradowymi, tylko tak powiedzmy do 100-110 km na godzinę. No słuchajcie, można się przekimać, prawda, jak widać mój barłuk tam leży. Kimałem parę, dwie noce czy trzy noce i uważam, że jest super wygodnie. Ja jestem kompaktowy, tak, nie spełniam wymogu szanownych, silnych i niezależnych co do wzrostu, więc nie mam 180, mam 172, w związku z czym, słuchajcie, śpię w poprzek tutaj i się mieszczę. Wprawdzie trochę trzeba nogi podkulić, ale dzięki temu ta część tylna dalej zostaje na jakieś graty, tam jest miejsce na inne rzeczy. Teraz z takich wniosków, powiedzmy van life'owo campingowych, no słuchajcie, te powerbanki to się za bardzo nie nadają, tak? Kupiłem taki super wyrąbany jakiś powerbank 20 tysięcy jednostek, zaraz wam pokażę, gdzieś tu się wala, on jest taki oto sprzęt firmy jakiejś, która się w powerbankach specjalizuje, 65 W do ładowania laptopa na USB-C. Niby jest tu, słuchajcie, 20 tysięcy tych jednostek, no ale tak, pierwszej nocy podłączyłem nieopatrznie telefon do tego powerbanka i telefon opierniczył mi połowę jego, słuchajcie, pojemności, a tego dnia, kiedy pracowałem na laptopie, to w ciągu półtorej godziny w zasadzie opierniczył mi resztę. Także, no okej, może to jest kwestia tego, słuchajcie, że ja używam takich programów, które żrą dużo mocy obliczeniowej i prądu w związku z tym, tak? Jakieś tam autokady, programy graficzne. No tak, to potrafi opierniczyć ten. Więc wnioski, moi drodzy, na jakieś dłuższe wypady, takie, żeby można było popracować, filma sobie obejrzeć wieczorem i tak dalej, żeby nie brakowało prądu na te takie sprawy typu właśnie tam lodóweczka, laptopik i powiedzmy telefon, plus jakieś podstawowe oświetlenie. No to niestety trzeba przyinwestować w akumulator taki głębokiego rozładowania, przynajmniej 100 amperogodzin. Plus do tego trzeba by było dorzucić fotowoltaikę na dach, ponieważ właśnie z doświadczeń tych moich znajomych, u których kampowałem tam w Karwi, wychodzi, że taki 100-watowy panel
fotowoltaiczny jest w stanie taki akumulator naładować przy dobrym oświetleniu, przy dobrej pogodzie, już nawet w 7 godzin. To nie jest źle, tak, w zasadzie. A przecież 100 amperogodzin to jest kupa prądu. Problem to jest taki, że jednak taki akumulator kosztuje ładnych parę stów, no dwa razy tyle, co taki akumulator zwykły samochodowy. No i teraz zwykły samochodowy oczywiście jest tańszy, ale one są zaprojektowane do zupełnie czego innego, tak? One są zaprojektowane, żeby dać duży prąd na raz, a potem być naładowane i w zasadzie nigdy mają nie być w stanie mocnego rozładowania, tak? Bo w zasadzie taki samochodowy akumulator ołowiowy, tak jak się go tam 3-4 razy rozładuje do zera, no to w zasadzie albo jest w ogóle całkiem śmietnik, albo już jego pojemność spada drastycznie. No więc okej, no oczywiście na początek, jak się nie chce wydawać dużych pieniędzy, moi drodzy, na jakąś fancy instalację elektryczną, to można sobie jakiś wyciągnąć z garażu jakiś taki akumulatorek, który już tam leży nieużywany przez jakiś czas i pewnie tak zrobię na początek, ale docelowo trzeba tą instalacji, żeby to było funkcjonalne na dłużej niż dzień, dwa, trzy, no to niestety trzeba wybecalować i zrobić porządną instalację. Plan jest taki, żeby w środku był taka skrzyneczka, w której będzie ten akumulator. Będzie też prostownik z wyjściem, gniazdkiem na zewnątrz, w ścianie zewnętrznej, także jak się gdzieś podjedzie, gdzie jest dostęp do prądu, to żeby można było uruchomić ten prostownik i ten akumulator naładować. Na razie, słuchajcie, nie planuję, bo jest też taka możliwość, że można ładować ten akumulator tak zwany hotelowy, czyli ten drugi, ten taki do zasilania tych wszystkich kampingowych spraw. Można go ładować również podczas jazdy z alternatora, no ale ten alternator musi mieć te 150 W na pewno i musi mieć taki przełącznik, że jak ten główny akumulator samochodowy jest naładowany, dajmy na to w 100%, to dopiero wtedy się przełącza i przez jakiś duży bezpiecznik dopiero ładuje się ten akumulator drugi. No nie wiem, powiem szczerze, to chyba w ostatniej kolejności będzie zrobione, więc najpierw będę kombinował z jakimś akumulatorem, który się wala po garażu, z jakąś instalacją taką na... No, nie wiem, czy będę miał jeszcze jakieś dłuższe wypady niż kilkudniowe w tym sezonie. Także tak to wygląda, moi drodzy. Z kibla tego właśnie, tego o tutaj chemicznego, nie miałem za bardzo okazji skorzystać w takiej pełnej wersji, że tak powiem, no bo akurat tam, gdzie byłem, nie trzeba było, natomiast zamierzam jeszcze w tym sezonie to przetestować. Zalany jest tymi wszystkimi płynami, no coś tam poszło oczywiście, jedyneczka w to, i ta chemia, muszę przyznać, jest skuteczna, bo w zasadzie, jak widzicie, ten kibelek stoi bezpośrednio przy mojej poduszce i wnioski są takie, że nic nie czuć. To jest genialny wynalazek, kosztuje to parę złotych, ale moim zdaniem jako awaryjne rozwiązanie do spania na dziko, super, polecam serdecznie. Tak, lodóweczka taka właśnie, jak ja tutaj mam, to de facto to jest po prostu termos, nie czarujmy się, tak? Wrzucimy tam trochę tych wkładów i ten wentylatorek, który tutaj pracuje, to jest w stanie przedłużyć może żywotność jakby tych wkładów, może o pół dnia, może o dzień. Także no bez takiej lodówki z agregatem to nie widzę tego na dłuższą metę, moi drodzy. No i cóż, wnioski są takie, jak powiedziałem. No i teraz się gdzieś pewnie jeszcze będę wybierał niedługo, ale nie wiem, czy będę miał okazję nagrywać. Jak będę, to dam Wam znać. No i już kończy mi się czas tiktokowy, 10 minut, w związku z czym, no, kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę, komentujcie w komentarzach, i bo to sól tego kanału, komentarze, no i kto jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zachęcam do subskrypcji. Nara!